SK Info. Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Te słowa piosenki niebiesko-czarnych idealnie pasują do tego, co można było zobaczyć podczas pikniku Pasji na Jasnych Błoniach. Kolejna już edycja spotkania organizacji pozarządowych pod platanami dobiegła końca. Zdaniem organizatorów było wyjątkowo, bo w tym roku na Jasnych Błoniach spotkali się po raz 18, a skoro to wyjątkowy jubileusz, to nie mogło zabraknąć 100 lat. Każdy, kto pojawił się w centrum miasta tuż obok magistratu, mógł wracać do domu z głową pełną pomysłów. Oprócz pasji na wyciągnięcie ręki, nie zabrakło także występów na scenie, skocznej muzyki czy pokazów gimnastyki artystycznej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 140 organizacji pozarządowych. Co ważne, po raz pierwszy przygotowano dla mieszkańców tak zwaną strefę miejską, w której można zapoznać się z programami i działaniami realizowanymi przez gminę miasto Szczecin. Kolejna edycja już za rok. My nie możemy się doczekać. SK Info.